Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest. Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, zwykle w ten sposób nie rozpoczynam homilii, ale biorąc pod uwagę dzisiejszą uroczystość i teksty liturgii słowa, mam takie przynaglenie, by właśnie w ten sposób rozpocząć. Mianowicie tych, którzy jeszcze są na zewnątrz, czy gdzieś tam schowani, zapraszam tutaj do przodu. Są jeszcze wolne miejsca, można spokojnie usiąść, by ten czas z Panem jak najlepiej przeżyć. Liturgia na uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła przewiduje wiele czytań. Kiedy czytałem je, to spośród nich wybrałem trzy, które pewnie wśród wielu wspólnych mianowników mają jeden, bardzo szczególny. Mianowicie wszystkie czytania, te, które były dzisiaj przeczytane, mówią o widzeniu, o patrzeniu, o wzroku. Fragment z pierwszej Księgi Królewskiej. Kiedy Salomon stanął przed ołtarzem pańskim, zbudował piękną świątynię. Ale ma świadomość, że ta świątynia nie jest w stanie pomieścić Boga, skoro nawet niebiosa nie są w stanie Go objąć. I dlatego Salomon modli się: Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś: tam będzie moje imię. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Salomon prosi Boga, aby Bóg nieustannie patrzył na tę świątynię, w dzień i w nocy, bowiem z tej właśnie świątyni będzie się wydobywał głos modlitwy kierowany w stronę Stwórcy. Fragment z pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła również mówi o widzeniu, o patrzeniu. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. A dokładnie w języku greckim jest tam użyte słowo, które można rozumieć patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać. Święty Paweł zachęca, aby każdy patrzył, jak buduje. Bo można coś wybudować źle, ale można coś wybudować dobrze.
pięknie. I wtedy będzie człowiek odbierał chwałę i jego serce będzie z tego powodu wypełnione radością. I wreszcie Ewangelia, fragment ze świętego Łukasza, która mówi o niezwykłym spotkaniu Zacheusza z Jezusem. Również mówi o widzeniu, o patrzeniu. Otóż pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Ten człowiek chciał zobaczyć Jezusa. W języku oryginalnym święty Łukasz używa tutaj słowa, które dokładnie znaczy znać, zapamiętać, widzieć. Możemy przypuszczać, że Zacheuszowi nie chodziło tylko i wyłącznie o takie ciekawskie zobaczenie, ale chodziło o coś więcej. Tym bardziej to przypuszczenie jest jak najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę dalszy rozwój tego wydarzenia, o którym wspomina święty Łukasz. Co więcej, kiedy Jezus przyszedł na to miejsce i spojrzał na Zacheusza, to Łukasz używa dokładnie tego samego słowa. Znać, zapamiętać, widzieć. Jezus doskonale znał Zacheusza. Natomiast Zacheusz chciał tak zobaczyć Jezusa, tak na Niego popatrzeć, żeby zapamiętać. Bo być może to spotkanie z Nim byłoby jedynym w jego życiu. Dlatego pragnął Go zobaczyć. Siostry i bracia, Zacheusz zawiera w sobie wiele sprzeczności. Pierwszą taką sprzecznością jest jego życie i jego imię. Jego życie pokazuje, że był człowiekiem grzesznym. Otóż, kiedy Jezus przyszedł do niego, kiedy Zacheusz przyjął Jezusa rozradowany, wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Otóż w tamtych czasach celników uważano za jednych z największych grzeszników. Po pierwsze dlatego, że byli złodziejami, oszukiwali, jak tylko mogli. Skoro on był zwierzchnikiem celników, to moglibyśmy o nim powiedzieć, że był królem złodziei. A z drugiej strony celnicy byli znienawidzeni dlatego, że pracowali na korzyść okupanta. Wtedy okupantem był Rzym. A więc wszyscy, każdy prawowierny Żyd w celnikach widział grzesznika. Tymczasem jego imię znaczy czysty. Zacheusz z imienia był czysty. Z życia, jak go widziano, jak go postrzegano, był grzesznikiem. I to jest jedna sprzeczność, która w nim się zawiera. Druga, mianowicie, żeby zobaczyć Jezusa, musiał wejść na sykomorę. Jerycho bywa nazywane miastem palm. Jest tam różnorodność, jeśli chodzi o roślinność. Ale przede wszystkim można zobaczyć palmy. Tymczasem święty Łukasz bardzo konkretnie mówi, o jakie drzewo chodzi. I możemy przypuszczać, że nie bez powodu. Otóż w starożytnym Izraelu sykomorę uprawiali głównie ubodzy. Można byłoby powiedzieć, że sykomora była symbolem ubóstwa. I oto człowiek bogaty, niezwykle bogaty, żeby zobaczyć Jezusa, musi wykorzystać do tego drzewo, które kojarzone było z ubóstwem. Kolejna sprzeczność. Bogactwo i ubóstwo. Co więcej, musiał wyjść na to drzewo. Wyobrażacie sobie dzisiaj jakiegoś burmistrza czy prezydenta, który wychodzi na drzewo? No myślę, że gdybyśmy widzieli coś takiego, to wzbudziłoby to w nas przynajmniej mały uśmiech. Ale dla Zacheusza to było nieistotne. Zdawał sobie sprawę, że tym swoim postępkiem może wzbudzić śmiech u tych wszystkich, którzy będą wokół. Ale on miał tak mocne pragnienie, chciał zobaczyć koniecznie, święty Łukasz mówi, miał pragnienie
by zobaczyć Jezusa. I rzeczywiście to jego pragnienie spełniło się w sposób nadobfity. On chciał tylko zobaczyć Jezusa. A kiedy Jezus przyszedł, spojrzał na niego, powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I znowu odwołam się tutaj do języka greckiego, gdzie jest użyte słowo zatrzymać się, czyli pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać. Możemy przypuszczać, że Jezusowi nie chodziło tylko i wyłącznie o to, by na kilka godzin, kilkanaście godzin zatrzymać się u Zacheusza. Ale Jezusowi chodziło o takie zatrzymanie się, które będzie trwałym przebywaniem w domu i w życiu Zacheusza. I co jest istotne, Zacheusz zszedł z pośpiechem i przyjął go rozradowany. On był przygotowany na to spotkanie, chociaż pewnie nie przypuszczał, że coś takiego może się zdarzyć. Być może miał w sobie takie marzenia, by może zamienić kilka słów z Jezusem. Może da się zaprosić w gościnę. Ale tylko i wyłącznie na początku chciał zobaczyć Jezusa. Siostry i bracia, postawa Zacheusza jest niezwykle wymowna, jeśli chodzi o dzisiejszą uroczystość. Jeśli chodzi o to również, co pisał święty Paweł w liście do Koryntian, mając na uwadze budowanie świątyni. Ta świątynia jest niezwykle ważna. Ale ona jest ważna przede wszystkim dlatego, że jest miejscem przebywania Boga. Że jest okazją do tego, by patrzeć na Boga. Dlatego na samym początku powiedziałem, zachęcam tych, którzy są na zewnątrz, żeby zajęli te jeszcze miejsca. Bo nie do końca potrafię to zrozumieć. Nie chcieć widzieć Boga, który jest tu. A to jest istota budowania relacji. Myślę, że to powiedzenie jest znane każdemu z was. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jeśli czegoś nie widzimy, to w żaden sposób to na nas nie wpływa. Ale jeśli zaczynamy na coś patrzeć, jeśli coś widzimy, to wtedy budzą się w nas emocje różne. Czasem dobre, czasem złe. Ale jakże ważne jest widzenie w naszym życiu. I o tym mówi pierwsze czytanie, o tym mówi drugie czytanie, o tym mówi właśnie fragment z Ewangelii, by widzieć, by patrzeć na Jezusa. Jest taka książka Święty i Diabeł, która opowiada życie świętego Jana Marii Wianeja. I taki moment, kiedy święty Jan, wielokrotnie wchodząc do kościoła o różnych porach, widział starszego człowieka. I w pewnym momencie zaintrygowany zapytał, co robisz? On odpowiedział, modlę się. Jan zapytał, a jak się modlisz? Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Jak ważne jest, by patrzeć, by widzieć, by chcieć, by mieć w sobie to pragnienie zobaczenia Jezusa. Najbardziej to pragnienie jest możliwe do spełnienia właśnie tutaj. Można by powiedzieć, że ta świątynia jest taką sykomorą, na którą jeśli wejdziemy, to zobaczymy Jezusa. A jeśli nie, to tłumy nam zagrodzą. Tymi tłumami mogą być te ściany, przez które z zewnątrz nie jesteśmy w stanie patrzeć na Jezusa. Siostry i bracia, to, co jest też ważne w całej postawie Zacheusza, to właśnie ta jego gotowość. Przyjął Jezusa rozradowany. I co więcej, kiedy doświadczył tego spotkania, wyszedł i powiedział: dziś, Panie, oto połowę majątku daję ubogim. A jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Miał pragnienie, by zobaczyć Jezusa. Jezus przyszedł do jego domu i chciał w nim pozostać. Owocem tego spotkania, tego pozostania była wewnętrzna przemiana Zacheusza. Być przygotowanym na to, by patrzeć na Jezusa, na to, by przyjąć Go do swojego serca. Nie ma ważniejszej świątyni. Ta świątynia jest piękna, jest ważna, niezwykle ważna. Ale nie ma ważniejszej świątyni, jak świątynia naszych serc. Tylko pytanie, czy rzeczywiście ona jest zawsze gotowa na przyjęcie Chrystusa.
Nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem tak zwanych spowiedzi okolicznościowych przy okazji Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania czy Ślubu. Bo tu nie chodzi o to, by od czasu do czasu, ale Jezus pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas na zawsze. On pragnie trwać w naszych sercach, mieszkać w świątyniach naszych serc na zawsze. Zacheusz, nie ukrywam, dla mnie jest takim ogromnym wyrzutem, bo miał pragnienie, by zobaczyć Jezusa. Ja też mam pragnienie, by patrzeć na Jezusa. On przyjął Go do swojego domu. Ja też przyjmuję Go do swojego serca. Ale to spotkanie zaowocowało przemianą. Czy rzeczywiście taka przemiana jest we mnie po każdym spotkaniu z Jezusem? Chciejmy patrzeć na tego człowieka, który miał w sobie wiele sprzeczności, ale który dla każdego z nas może być takim drogowskazem, jak budować tą najważniejszą świątynię w naszym życiu, świątynię naszego serca. Pragnąć, przyjmować i pozwalać, aby On przemieniał nasze życie. Amen.